Turek.net.pl. Relacja. Impreza, którą gościmy dzisiaj w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, odbywa się cyklicznie. Są to zawody o Puchar Komendanta. Rywalizują drużyny z naszego powiatu, zarówno szkoły średnie, jak i gimnazja. Tor, który został przygotowany, jest torem trudnym. Uczniowie mają do pokonania naprawdę bardzo ciężki tor, a efekty, które tak naprawdę osiągają na tym torze, są bardzo zadowalające. Jak ocenia Pana aktywność uczniów? Aktywność jest bardzo duża u nas w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach. Tor przebiegło ponad 250 osób, z czego około 200 chłopców i 50 dziewczyn. W zawodach startują ci najlepsi, których czasy tak naprawdę są porównywalne z czasami, które osiągają również osoby ubiegające się o start w służbach mundurowych, które też muszą, że tak powiem, rywalizować na takim torze. Więc z informacji, których tutaj otrzymałem od kolegów WF-istów, mogę być zadowolony, że nasi uczniowie mają szansę również dostać się w późniejszym etapie, jeżeli będą chcieli się rekrutować do służb mundurowych. Dlaczego te testy sprawnościowe są tak ważne? Testy są dlatego tak ważne, ponieważ jest możliwość sprawdzenia osoby, która do tego testu przystępuje, czy faktycznie będzie spełniała określone wymogi, które są stawiane przed policjantem. Bo tutaj mamy ułożony test sprawności fizycznej taki sam, jak przechodzi adept, który stara się o przyjęcie do policji. I tutaj jest to podobne, tak? Młodzież, która mówię, jest w klasach mundurowych, może sama się sprawdzić, jaki to jest to przeszkód, czy jest to przeszkód wymagający, czy ci, którzy starają się o przyjęcie do policji, mają łatwo, czy nie. A ja uważam, że nie mają łatwo. Naprawdę trzeba się do tego testu przygotować. Czy policjant musi być bardzo sprawny fizycznie? Moje osobiste zdanie jest takie, że powinien być sprawny. Zresztą myślę, że sam jestem tego przykładem, że mając już tyle lat, ćwiczę nadal, biorę udział w różnych zajęciach sportowych. Policjant dla samego siebie powinien być sprawny, dla własnego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa tych, których ma chronić, bo spotykamy się z różnymi sytuacjami. Od bardzo błahych do sytuacji takich, gdzie mamy do czynienia z przestępcą, z przestępcami. W tej chwili przestępcy używają różnych niebezpiecznych narzędzi, a policjanci, kształcąc się, szkoląc się, tak, jeśli chodzi o sprawność fizyczną, nabywają pewnych umiejętności, które później im pomagają właśnie w walce z takimi przestępcami, czy też w obronie osób, które są pokrzywdzone. A jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w ten sposób, że raz w roku policjant ma obowiązek przejść test sprawności fizycznej. Jest to inny test niż tutaj widzimy, jesteśmy dzisiaj tu obserwatorami. Ten test później już, tak, kiedy policjant jest w służbie, wygląda w ten sposób, że sprawdzamy wytrzymałość, czyli bieg na 1000 metrów, również jest rzut piłką lekarską, są robione tak zwane brzuszki, tak, czyli ilość powtórzeń w ciągu pół minuty i również tak zwana koperta. Trzy razy robimy kopertę, jest to wszystko mierzone w czasie. Są, można powiedzieć tak, przedziały wiekowe, tak, do każdego przedziału wiekowego jest nie dość, że dopasowana, ale każdy ma się zmieścić w określonym czasie. Jeżeli się nie zmieści, nie wykona tych testów, tak, jego obowiązkiem jest przystąpić do powtórnego testu, dopóki nie zaliczy. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.